Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Salat Kutwa. Ten filmik jest poświęcony temu, w jaki sposób możecie sprawdzić, o której godzinie jest live. Live na GameCrits będzie regularnie prowadzony codziennie teraz. I na stronie głównej mojego kanału na YouTube możecie w tle mojego kanału zobaczyć, o której godzinie na przykład dziś, powiedzmy, będzie stream. I to jest tak, że ja będę po prostu to aktualizować tak mniej więcej kilka godzin po streamie, który miał miejsce dnia poprzedniego, powiedzmy, tak? No, dobra, w każdym razie będzie to wszystko aktualizowane i jeżeli na przykład stream miałby być o 18, to na pewno zostałoby to zmienione, już on pokazuje, jak to wygląda. Tylko wezmę OBS-a stąd. No. No i tutaj widzicie wspaniale, to po prostu jest zrobione tło. I w tym miejscu możecie, oraz tutaj oczywiście, zobaczyć, o której będzie live danego dnia. Jeżeli na przykład miałby być live o 21, to ja na pewno w tym tle zmieniłbym to, tak? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o czas live'ów. Natomiast co do losowań, to już wracamy do normalnych losowań typu. Będzie załóżmy 200 osób, to wtedy dopiero losowanie, bo no nie mam nie wiadomo ile pieniędzy, żeby tutaj rozdawać te RPG-ki tak bardzo, bo już wydałem no to co najmniej z dwie, nie, jak nie 300 i naprawdę to jest prawie całość jednej wypłaty z YouTube'a, nie? I ja to rozdałem w ciągu dwóch miesięcy, no nie, dwóch tygodni, sorry. Dwóch tygodni, no. Tak, no to wychodzi chyba, że w 2 tygodnie to wszystko rozdałem. I no, po prostu mnie nie stać, żeby tak codziennie rozdawać, więc no oczywiście, jeżeli będzie te 200 osób, to zrobię losowanie. I swoją drogą mam pewien do moich widzów, nie wiem. No, coś jest z nimi nie tak, bo na przykład dzisiaj dostałem może z 10 wiadomości na GameCrits, że o, to ja wygrałem, nie? I kiedy będzie moje RP? Mimo, że ja już z osobą, która wygrała, na przykład się dogadałem, już ona mi podała na przykład swojego maila, ja tam jej wysłałem kod, nie? W ogóle tam, no wiecie, zdjęcie, ja wysłałem zdjęcia z tego. Uciekło mi, jak to się nazywa, pay safe card, tak? Po prostu zdjęcie tego wykupionego pay safe carda do ładowania. I powiedzmy, że 10 osób o podobnym niku, którzy zakładają sobie konta, wysyłają mi wiadomości, że o, słuchaj, to ja wygrałem i kiedy mi wyślesz te RP, nie? No to, no sorry, nie? Ale tak to nie działa. Nikomu nie wyślę, bo napisał do mnie wiadomość, że to niby jego było zwycięstwo, a nie było. I tyle. Zawsze do osoby, która wygrywa, piszę na PW tam od razu. Bo tam na IRK-u można łatwo po prostu. No jak wychodzisz, to twój nick może ktoś inny sobie przejąć, więc ja wiem, że to trzeba szybko załatwić, nie? I po prostu proszę o maila i wtedy na tym mailu się dogaduję z ludźmi. No, ale to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to. No, w każdym razie dzisiaj start o 20, tak jak widzicie. I jeżeli będzie 200 osób, to rozlosuję po raz ostatni 3 razy 880 RP, a potem będę już normalnie losować raz tylko podczas streamów, bo no niestety, no hajsu troszeczkę mało zrobiło, strasznie mało. No. No i cóż, i to chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o przyszłość kanału, to jutro prawdopodobnie będzie ucieczka z piekła. Ósmy, nie, w sumie to 9 odcinek, jak grałem Izrilem też, to reupload raczej ze streamu. I powoli już będę zbierał pieniądze na Vermidia i wtedy będę mógł ładnie streamować wszystko i przy okazji nagrywać na swoim kompie. Także jakość tych ucieczek z piekła będzie na pewno na dużo wyższym poziomie. Jeżeli chodzi oczywiście o grafikę, tak, czy jakość materiału samego w sobie, prawda? Jak to wygląda, a może nie
niezawartości, czyli gry mojej. No. Także jeżeli chcecie jeszcze mnie wspomóc w zbieraniu na Avermedię, bo jak wiecie, no, rozdałem dużo pieniędzy i teraz tam czekam na po prostu hajs jakiś dodatkowy, żeby kupić to Avermedię, która kosztuje 700 i to jest sporo hajsu. To możecie się zarejestrować z linków, które są pod filmami i od razu mówię, że za samą rejestrację nic się nie dostaje, tylko za potwierdzenie maila i za zagranie w tą grę. Także jeżeli ktoś chce pomóc, to musi sobie zagrać w tą grę i tyle. No. Żeby to nie były puste rejestracje, bo na przykład dzisiaj, mogę wam powiedzieć, miałem 40 kliknięć w Earthlinka, a tylko jedna osoba jakoś tam potwierdziła to, nie? Czyli na przykład zrobiłem 2,20 aż dzisiaj. Jest. Hardcore, nie? A 40 osób niby tam kliknęło, nie wiem czy się rejestrowało czy nie. Tego 9 to było unikalnych osób. A takie większe statystyki to 300 osób, znaczy 300 razy ktoś kliknął w bieżącym miesiącu te moje reflinki, z czego 16, za 16 z nich dostałem jakieś tam pieniądze, nie? I generalnie nie jest tego za dużo, nie? I raczej nie prędko uzbieram na tą Avermedię, ale no. No, a co tam będę wam gadać, nie? Jak chcecie, to pomożecie, nie chcecie, to nie pomożecie. Tyle. W każdym razie nie zachęcam do pustego rejestrowania się w te gry. Jak już chcecie, to pograjcie trochę, nie? Chcecie pomóc, to pograjcie, no. No i dobra. Bo to się zrobiło strasznie długie, już prawie 7 minut. Oczywiście nagrywam to OBS-em, bo OBS jest po prostu zajebisty do tego typu rzeczy. Nie trzeba tego renderować. Niski bitrate itp. Można coś pozmieniać w trakcie, nie trzeba się bawić, a mój program właśnie do renderowania jest strasznie wkurzający. Dzisiaj na przykład ucieczkę z piekła tak późno wrzuciłem. Wrzuciłem, ponieważ chyba z godzinę się z nim męczyłem, żeby wyciąć to z live'a i tak, żeby to się wyrenderowało, a nie że na przykład po sekundzie czy tam po 2 sekundach się zawieszał w programie. No i to by było chyba na tyle. Także tu się z wami pożegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.